Vere rebus vocabula restituantur. Należy przywrócić rzeczom nazwy prawdziwe. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj recenzja. Dawno nie recenzowałem dla Państwa żadnej książki, więc pomyślałem, że warto by było przedstawić Państwu jakiś z tytułów, który wpadł mi w minionym czasie w ręce. Tym tytułem, który dzisiaj będę dla Państwa recenzował, jest Zamach. Zamach niejakiego Mariańskiego, co de facto jest tylko pseudonimem, to nazwisko, jest pseudonimem Jędrzeja Giertycha, narodowca, harcerza, polityka, jednego z bardziej rozpoznawalnych młodych działaczy przedwojennego ruchu narodowego, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, autora licznych publikacji demaskujących masonerię, plany żydokomunistów czy postać marszałka Józefa Piłsudskiego. Jego książki wywierały ogromny wpływ na polskie społeczeństwo, a jedna z nich, My, Nowe Pokolenie, została opatrzona listem kardynała Augusta Chlonda. I o czym jest ten zamach, proszę Państwa? Zacznijmy, tak jak zawsze, te wszystkie recenzje, czyli od tego, jaka była pierwsza myśl na temat tej książki. Pierwsza myśl była taka, że o proszę, wpadło mi w ręce coś ciekawego. Z tego, co się dowiedziałem od wydawcy, jest to książka w zasadzie podobna do książki Złoto Hugo Wasta, o której w tym materiale mówiłem dla Państwa, ale jest to książka inna. Jest to książka poniekąd podobna, są pewne płaszczyzny, które są podobne, ale w zasadzie wiele rzeczy się różni. Podobnego zdania był też jeden z kapłanów, któremu dałem tę książkę, a który czytał wcześniej książkę Złoto Hugo Wasta. Więc tak, wstępy. Wstępy w książce Zamach są trzy. Jest tego dosyć dużo, bo od strony 9 aż do strony 21, więc wstępy są dosyć obszerne, ale one są tutaj istotne. To nie jest tak, że te wstępy, że mogłoby ich w zasadzie nie być i tak dalej. One pomagają nam zrozumieć okoliczności, rysują tło dla wydarzeń z tej powieści i uważam te wstępy za zasadne. Dobrze, że tam są i w zasadzie ja bym nic w tych wstępach nie zmieniał. Wykonanie i format. Jest to książka formatu A5, miękka, dobrze sklejona, bo widziałem różne już książki w miękkich oprawach, które niekoniecznie wyglądały tak, że moglibyśmy je kupić i nie martwić się o to, czy po przeczytaniu jednorazowym będziemy mieli luźne kartki, a okładka zostanie oddzielnie. W tym przypadku możemy się o to nie martwić. Wydaje się, ta książka być zrobiona nader dobrze. Ilustracja na okładce to jest ilustracja bardzo intrygująca. W zasadzie ona jest tutaj w całości istotna, dlatego pokażę Państwu ją w ten sposób. Mamy tutaj grupę Żydów, którzy siedzą nad mapą, chyba mapą Europy i zastanawiają się, radzą, knują być może. Jest też nóż zakończony głownią w kształcie głowy węża, wbity w herb Polski. Jest to oczywiście wszystko związane z fabułą książki. W tle jest kobieta z nożem i spływająca krew. No i właśnie, ta grafika jest całkiem udana, chociaż jeżeli jesteśmy już przy wykonaniu książki, tył książki już niekoniecznie. Dlaczego? Uważam, że mógłby być bardziej czytelny. Więc to jest jeden z zarzutów, jakie mam do tej książki, że tył książki mógłby być bardziej czytelny. Mógł wydawca jeszcze trochę ten tył dopieścić. Cena za tę książkę, wydanie papierowe 36,90, za e-book 29,99, więc jest to cena przystępna, ani nie jest to za drogo, ani nie jest to jakoś super tanio, po prostu jest to cena standardowa za tyle stron i takie wydanie książki. Spis treści. No spis treści tutaj będzie Państwu w ogóle do niczego niepotrzebny, bo tytuły w zasadzie nazwane zostały rozdział pierwszy, rozdział drugi i tak dalej, aż do rozdziału 23. Więc po spisach treści, po nazwach rozdziałów nie dowiemy się niczego. Jeżeli ktoś jest w trakcie czytania tej powieści, to wówczas łatwo jest mu zapamiętać, na którym rozdziale skończył, aby szybciej do tego wrócić. Ale podejrzewam, że
Spis treści pochodzi od autora i wydawca po prostu w niego nie ingerował. Można by się pokusić tutaj o pewną modyfikację, o nadanie śródtytułów, aby ten spis treści był bardziej przejrzysty. Inaczej można powiedzieć, ten spis treści niczego nie wnosi. O czym jest ta książka? Jest to zręcznie napisana powieść o losach polskiego oficera, rotmistrza, który przez pewien zbieg okoliczności natrafia na ślad międzynarodowej intrygi, mającej na celu przeprowadzenie spisku wymierzonego w niepodległość Polski. W zasadzie o tym jest dokładnie ta książka, czyli o grupie Żydów, którzy planują dokonać pewnego przewrotu w Polsce, aby zniszczyć Polskę, aby pozbawić nas niepodległości. Najlepszy rozdział. Książka jest w zasadzie wciągająca, po prostu. Jest wciągająca, jest dosyć dobrze napisana, szybko się ją czyta, więc tu bym nie premiował żadnego z rozdziałów, tylko wskazuję całość jako napisaną dość dobrze i mi ten styl się na tyle podobał, że książkę byłem w stanie przeczytać w ciągu zaledwie 2-3 dni, jeśli dobrze pamiętam. Cała powieść to zręcznie ułożona historia, która wciąga nas w wir zaskakujących wydarzeń. Miałem taki moment, że po kilku rozdziałach zastanawiałem się, czy ta powieść nie zmierza w stronę uśpienia akcji, że troszeczkę zaczyna się robić przewidywalnie i wówczas nastąpiły zwroty akcji dokładnie w tym momencie, w którym były potrzebne. Dlatego uważam, że styl jest naprawdę, naprawdę dobry. Jeżeli ktoś czytał Hugo Wasta, książkę Złoto, autora Hugo Wasta, to z pewnością również Zamach przypadnie mu do gustu. To są książki podobne, ale nie tożsame, nie są takie same. Jest tam wiele rzeczy innych. Jest to coś dla tropicieli żydowskich spisków. Przy czym Złoto ma tło całkowicie katolickie i jest, obiektywnie mówiąc, lepsze. Zamach jest dobry i oceniam go, powiedzmy, od 1 do 5 na mocne 4. Złoto Hugo Wasta dostaje 5. Każdy może ocenić zresztą indywidualnie, tak jak się Wam to będzie podobać, ale taka jest moja ocena tej książki. Oczywiście ta ocena nie oznacza, że nie warto jej przeczytać. Serdecznie do tego zachęcam. Tak jak mówię, mi się Zamach spodobał. Autor nie przewidział jednak, jakiego znaczenia nabierze dzisiaj słowo antysemityzm, które umieszcza w swojej powieści często, niemal bezwiednie, niemal wszędzie. Jeżeli mówi o grupach patriotów, którzy walczą z tym spiskiem żydowskim, to nazywa ich często antysemitami. No i pytanie, czy autor przewidywał, czy domyślał się, jakie mogą być dalsze koleje tego terminu? Raczej nie. Używał go po prostu w kontekście osób rozumiejących lepiej wewnętrzny świat żydowski, lepiej rolę pewnych międzynarodowych organizacji, odmienność cywilizacji żydowskiej, która jest nie do zespolenia, nie do połączenia się z cywilizacją łacińską i w zasadzie pewnie dlatego używał tego terminu. Tak ja przynajmniej zakładam, że tak właśnie było. Przejdźmy teraz do cytatu. Mam dla Państwa krótką próbkę. Wybrałem następujący fragment. Pierwszy incydent o nieco odmiennym charakterze zdarzył się tam dopiero późnym wieczorem. Na rogatce miasta Mielca warta chłopska zatrzymała bryczkę, którą jechał ksiądz, stary dziekan Mielecki, odwożony do domu przez dzierżawcę pobliskiego folwarku od jego chorej matki, którą dziekan przed godziną sposobił na śmierć. Wartownicy odezwali się do księdza głosem ostrym, zwracając się do niego przez ty stary żarłoku i powiedzieli mu, że mają informację, iż on przemyca w bryczce kilka worków z żywnością. Stary dziekan, który ani jednego ziarenka żywności w bryczce nie miał, zaperzył się. Ja, świn, z wami młokosy nie pasałem, żebyście się do mnie starego zwracali przez ty. Widzieliście go? Jeszcze się stawia. Marsz, smarkacze, do domu, bo wam wasze zachowanie wypomnę zambony. Oho, ho, skończyło się już z ambonami. Teraz już inne czasy nastały. Już nam klechy mydlić oczy z ambon więcej nie będą. Chodź no tu bliżej, kochanku, do światła. Tak mi się zdaje, że ty chyba jesteś Żyd. No to co? No to ty, Żydzie, będziesz księdzu rozkazywał? Będziesz mi groził, że się z ambonami skończyło? No dość już tej gadaniny. Złaź, grubasie, z bryczki i pokaż, co w niej wiedziesz, ani mi się śni. Złaź, bo cię ściągniemy i jeszcze ci porachujemy kości. Ani mi się śni. Warta złożona na rogatkach Mielca z samych młokosów rzuciła się na księdza, bijąc go kijami.
Ksiądz, siny z oburzenia, nie mogąc głosu z gardła wydobyć, dźwignął się na całą wysokość, zamierzył się laską wysoko nad głową i nagle runął na bryczkę, rażony apopleksją. Dzierżawca, który właśnie wyciągał z kieszeni rewolwer, widząc, że ksiądz już nie żyje, nie panując nad swoim wzburzeniem, wystrzelił na ślepo wszystkie 7 naboi z magazynka wprost w skupioną gromadkę napastników, po czym zaciął konie i galopem uciekł do miasteczka, gdzie odwiózł zwłoki księdza na plebanie, a następnie sam udał się na policję, oddając się w jej ręce. Na szosie na Rogatce pozostały 3 skrwawione trupy młodych wieśniaków. Ich koledzy przerażeni rozbiegli się do swych domów, ale nie upłynął kwadrans od zajścia, gdy zjawiły się przy zwłokach inne, nieznajome postacie i wziąwszy trupy na ramiona, powędrowały z nimi w 3 kierunkach świata. Jak się okazało, byli to agitatorzy wywrotowi, nic wspólnego nie mający z partią chłopską. Nieśli oni czy też wieźli trupy od wsi do wsi, budzili chłopów po chałupach i ogłaszali wstrząsające wiadomości. Oto chłop, którego zabił dziekan z Mielca. Jak to? Co mówicie? Dziekan szmuglował do Mielca na bryczce kilka worków mąki oraz jaja, śmietany i masło. Nasi zatrzymali bryczkę na Rogatce, aby przeprowadzić rewizję, a on zdzielił ich batem i nawymyślał im od bolszewików. Zgniewali się nasi na niego i zatrzymali go za ręce. Wtedy on wyjął rewolwer i po kolei zastrzelił 7 chłopów na miejscu. Wołał, że nikt mu za to nie będzie, bo on się tylko bronił. Wołał, że nic mu za to nie będzie. Widzicie, tutaj jest państwo literówka. Wołał, że nic mu za to nie będzie, bo on się tylko bronił. Taka to jest w Polsce sprawiedliwość. To chyba wszystko nieprawda. Sam widziałem, byłem przy tym. A tego trupa mojego kolegę wiozą do rodzinnej jego wsi. Ksiądz dziekan z Mielca? Kto by to pomyślał? Taki to ten ksiądz dziekan. Wszyscy oni tacy. Słodkie słówka mówią na kazaniu, wzywają do zacności, do cnoty, a sami najgorsi. I kary na niego nie będzie? Musi być. Słuchajcie, wszyscy teraz idźcie do Mielca. Tam się już chłopi z całej okolicy zbierają. Wszyscy idźcie i żądajcie pomsty i kary na zbrodniarzu. Teraz, zaraz. Zanim będzie świt, niechaj Łotr już będzie ukarany. Teraz, zaraz. Ani chwili nie zwlekać. No chłopy, budzić sąsiadów. A wymierzcie po drodze sprawiedliwość i waszemu proboszczowi. Wszyscy oni jednacy. Tfu, Łotry, pasi brzuchy. I zaraz do Mielca. Do Mielca kto żyw. O świtaniu olbrzymi tłum chłopski zgromadził się na rogatkach miasta. Jakieś twarze nieznane kręciły się wśród rzesz niezliczonych, wygłaszając przemówienia, sprawiając szyki, obejmując komendę nad poszczególnymi chłopskimi kolumnami. Kilkunastu policjantów broniło tłum dostępu do miasta. Starosta wjechał na rogatkę i starał się chłopów uspokoić. Ludzie, ksiądz nie żyje. To nieprawda, co wam mówią. Tłum zakołysał się z wściekłością. Łże, łże, podła urzędnicza dusza. Ksiądz nie żyje, umarł na serce, zanim padły strzały. To nie on strzelał. Łże, łże, łajdak. Winowajca sam się oddał w ręce władz. Siedzi w areszcie. To nie dziekan strzelał. Łże, 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 łże. Padł słaby kordon policjantów. Tłum dopadł starosty, zaczął go kładać kłonnicami, kijami, widłami. Nie minęło parę chwil, gdy na ziemię osunęły się skrwawione zwłoki. Policjanci przerażeni, rozproszeni stracili całkiem głowy. Jedni zaczęli pędem uciekać ku miastu, inni w rozsypce zaczęli z karabinów strzelać w tłum. Za słaby to był opór dla odparcia rozszalałej rzeszy. Widok padających na ziemię chłopskich trupów tylko podniecił wściekłość tłumu. W jednej chwili zabito policjantów, wydarto im ze stygnących dłoni karabiny, stratowano sztywniejące zwłoki. A teraz do miasta. Wrzasnęli umiejętnie kierujący tłumem i podsycający jego szał przywódcy. Do miasta, skończyć z dziekanem. Wielotysięczny tłum ruszył ku plebanii, jak przypływ morza, zalewając ulice miasteczka. Do plebanii wtargnęła grupa młodych ludzi z widłami, nietutejszych, tamując dostęp innym. Gospodyni księdza wybiegła naprzeciw. Ludzie, czego wy chcecie? Ksiądz nie żyje. Z drogi, stara wiedźmo, wtargnęli w głąb mieszkania i po chwili wrócili, niosąc triumfalnie na widłach postrzępione zwłoki. No co, był żywy czy martwy? Ale jeszcze jaki żywy? Chciał do nas strzelać, aleśmy go wpierw wzięli na widły. Ma za swoje, Łotr, morderca, zbój. A teraz podpalić kościół, powiesić wikarych. Mieszczanie Polacy, oburzeni wrzawą, trwożnie pokazywali się w oknach, ale natychmiast chowali się, przerażeni okropnością tego, co się w mieście działo. Natomiast Żydzi mieleccy ławą wyszli na miasto, witając się i bratając z chłopskim tłumem i najgłośniej domagając się pomsty i pogromu. Tłum chłopów i Żydów wtargnął do kościoła. W mig poprzewracano, połamano, porąbano ławki i ołtarze, zwalono na kupę chorągi, ornaty i obrazy. Wszystko to polano naftą, przeniesioną z pobliskich sklepików i podpalono. Kłęby dymu ogarnęły świątynię. Tłum zaczął w popłochu uciekać, gubiąc po drodze kielichy, monstrancje i chciwymi palcami powyciągane ze skarbon pieniądze. Na ulicy inne grupy ludzi prowadziły wyciągniętych z łóżek wikarych, wziętych tak, jak byli, w samej bieliźnie, na gałęzie z nimi. Macie sznury? Gdzie są sznury?
Rozwścieczone chłopy zdejmowały z biczów biczyska oraz ze spodni rzemienia. Usłużni Żydzi wyszukiwali odpowiednie gałęzie. Księży wieszano jednego po drugim. Nie podniósł się ani jeden głos protestu i zgrozy. Gdy ci chłopscy, przecie synowie, głośno się modląc i wzajemnie sobie udzielając rozgrzeszenia, zawisali po kolei na gałęzi. No chłopy, teraz oporządzić starostwo, obrobić policję i będzie koniec roboty. Wykonano szybko i te ostatnie czynności. Właśnie zaczęło robić się jasno. Tłum zmęczony i nagle zmorzony sennością uspokoił się i raptem oprzytomniał. Jezus Maria, cośmy porobili, co to będzie? Dobrze nie będzie, ale trzeba się nie dać. Co dalej, chłopy, splunąć w garść i do roboty. Nasza władza tu teraz nastała, nasza władza niech odtąd zostanie. Jak to? Utworzymy chłopską milicję i będziemy się bronić. Bo to damy radę? Nie strzępić sobie języków, tylko brać się do roboty. Podoficerowie z rezerwy podejmować komendę, formować plutony i kompanie. Broń otrzymacie na rynku. Tłum był przygnębiony i bezradny. Niewielka garść obcych ludzi, zgranych, wiedzących, czego chcą. I energicznych z łatwością zaprowadziła wśród tych tłumów ład. Poznajcie Państwo te wydarzenia opisane w tej książce. Bardzo są podobne do tego, co widzieliśmy podczas strajku kobiet, gdzie próbowano demolować kościoły. Pytanie właśnie, jaka siła za tym stała, aby podburzać ludzi, aby wprowadzać te rewolucyjne nastroje? Skąd my to znamy? Prawda? To podburzanie tłumów. Czy coś mnie zaskoczyło w tej książce? Zaskoczyło mnie to, że jest bardziej wciągająca niż myślałem. Na początku nie wydawała się taka. Wziąłem ją, myślałem, że to po prostu jakaś tam ciekawa książka, powiedzmy w miarę, a tymczasem chłonąłem kolejne strony i uważam, że naprawdę warto ją Państwu polecić. Co na koniec mógłbym powiedzieć, jeszcze podsumowując tę recenzję, o jakim spisku jest mowa, kto jest kim w tej powieści, komu można zaufać? Te pytania pojawiają się przez całą długość, przez całą książkę. Rodzą się przynajmniej podczas czytania. Książka ukazała się fizycznie tuż przed wybuchem I wojny światowej, choć napisana została kilka lat wcześniej. Później o niej zapomniano i dopiero teraz po raz pierwszy ukazała się od tamtej pory. Zamach. Polecam Państwu bardzo serdecznie tę książkę. Kupujcie, póki jest. Być może nie będzie już wznowiona. Kto wie? To jest książka na pewno niepoprawna politycznie. Książka, która bardzo szeroko dotyka problemu relacji polsko-żydowskiej. Chociaż tak naprawdę to jest powieść, a nie książka faktograficzna. Ale naprawdę, naprawdę warto mieć ją w swojej biblioteczce. To już wszystko. Dziękuję bardzo.